Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Tajemnice Pisma Świętego odkrywają ksiądz profesor Janusz Nawrot oraz Hubert Piechocki. Witam się z Państwem w kolejnym odcinku. Bardzo nam miło. I zaczynamy naszą dalszą opowieść o plagach egipskich. Tak. Wreszcie kolejny rozdział, bo można powiedzieć, że ten 9 nam się ciągnął bardzo długo. No tak, no plagi były plagami, nie? To znaczy... To cały czas są plagi właściwie, bo one jeszcze dalej, tak. No jest ich 10, to jednak trzeba je wszystkie jakoś przejść. Ale proszę Państwa, myślę, że troszkę tempa zwiększymy, bo nikt z nas pod plagi nie lubi podpadać. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj nam się uda. Ale jak znam siebie, no to trochę to się w tych plagach znowu zakopiemy, tak. To zobaczymy w takim razie, jak dalej nas te plagi prowadzą. Prowadzą nas do plagi związanej znowu z owadami, znowu tak. Z tymi takimi różnymi małymi stworzeniami, tym razem szarańcza. Tak, no jest to uciążliwe. Szarańcza nie tylko jest uciążliwa, jest po prostu niebezpieczna, bo co innego muchy, może komary już są gorsze, natomiast szarańcza już jest z tych trzech akurat będzie najbardziej dotkliwa. My wiemy, nie? Co ona potrafi zrobić na przykład na naszych polach, prawda? Jak ona potrafi wykończyć różne rośliny. A to jeszcze nie tylko, nie tyle nawet u nas, to właśnie w tamtym klimacie egipskim, to ona jest prawdziwą zmorą naprawdę rolników. I trzeba powiedzieć, tak, że u nas bardziej stonka i tak dalej, tego typu rzeczy to. Tak. Ale ta szarańcza chyba też, czy coś podobnego do szarańczy też u nas chyba może się pojawić. Ja do końca się nie znam. No w końcu też nie jestem przyrodnikiem, muszę powiedzieć, ale różnego typu robale dzisiaj spotykamy. No ja mówię, kiedy pamiętam, byłem nieco młodszy, bardzo rzadko albo w ogóle nie pamiętam szerszeni. A teraz są. Teraz jest plaga rzeczywiście. Tak. Czy plaga, ale po prostu zauważyłem, dużo, tak. Nie? Zauważyłem, tak. Dużo jest też mam wrażenie, to latem miałem okazję doświadczyć tego, że na przykład jak byłem w ośrodku wczasowym, to nam po prostu pszczoły albo osy, ja nigdy do końca tego nie odróżniam, ale to no takie, jest, jakieś takie wszystko. Bzyczące wlatywało nawet do pokoju, było ich tak dużo. Gdzieś może tam to miały były te, które my nazywamy bąkami, czyli te czmiele po prostu, nie? To też jest to możliwe, nie? Pszczół ubywa nam, osy, no to są te żółto-czarne, tak, także to te generalnie. Popularne są teraz, proszę Państwa, to też ciekawostka jest, co ludzie zakładają ule coraz częściej w miastach na dachach, ale to już jest temat na inną audycję. Zupełnie, wróćmy do tego. Owady są rzeczywiście, jak widać, inspirujące dla nas, ale ta szarańcza może mniej taka jest interesująca, chociaż może być inspirująca tekstowo. Jak nas dzisiaj tekst prowadzi? Czy coś przeczytamy sobie na początku, czy omawiamy? No myślę, że generalnie biorąc, to myślę, że jak zwykle musielibyśmy przeczytać do wersetu 4, bo mamy tam czyli kolejne początek znowu, zobaczymy, co znowu się dzieje. Tak. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł uczynić znaki swoje wśród nich i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie, a znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Pan. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i rzekli do niego, tak powiedział Pan Bóg Hebrajczyków, dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną, wypuść lud mój, aby mi służył, bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańcze do twego kraju. Mhm. Potem dalej będzie też bardzo ciekawie, więc myślę, że sobie powiemy, bo tutaj już przed plagą właściwie pewne rzeczy, pewne działania Faraona się dzieją przy tej pladze. Ale to, co jest ciekawe, oczywiście my już tłumaczyliśmy, o co chodzi z tą zatwardziałością Faraona i tak dalej. Dlatego i o tym... tu bym się nie, natomiast tak, mamy bo ten trzy tekst nowe tutaj, motywy. Tak, bo ten tekst może trochę sugerować znowu, że to trochę tak Bóg wpływa na Faraona. Wpływa, tak, to tak, nie tak to działa oczywiście. Po prostu z faktu, że on istnieje, natomiast jego serce jest zatwardziałe z jego własnej woli, nie? Ale mówi ksiądz o nowych elementach. Tak, zupełnie trzech. Pierwszy z nich, który objawia się już nam w wersecie 2. Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. To jest to, co jest ważne w ogóle dla tradycji Izraela, bo przecież całe to pismo, całe opowieści właśnie związane z tymi wydarzeniami, one były przekazywane ustnie, prawda? I cały czas są przekazywane w postaci Hagady, prawda? No. Natomiast teologicznie mamy tu jeszcze ten nowy motyw, ponieważ do tej pory plagi działały de facto dla odbiorców. Świadkami był lud Egiptu i lud Izraela, którzy tam byli. Teraz mamy pewien nowy element. Te plagi,
które Bóg czyni, widać, że w tym samym pojęciu Pana Boga one nie są tylko wydarzeniami karnymi. One mają stać się pewnym paradygmatem działania na przyszłość. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie to jest ten jeden silny, bardzo silny motyw, jaki wiara Izraela wyznaje do dzisiaj. Jeżeli ktokolwiek sprzeciwia się ludowi Pana, Pan za nim się ujmie. To jest właśnie ów paradygmat. Nie zawsze on się sprawdził w historii Izraela, bo musiał jeszcze dojść do tego element karania, gdy ten lud był niewierny. O tym już też troszkę wspominaliśmy sobie w ubiegłym tygodniu. Ale Pan jest zawsze po stronie swojego ludu. Zdecydowanie. Z faktu zawarcia przymierza z praojcami tegoż ludu, czyli z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, Bóg zawsze będzie działał w taki sam sposób. Jeżeli mój lud jest ciemiężony, będę zawsze występował w jego obronie. I to jest ta prawda wiary, którą Izraelici wyznają, a tu mamy jej, powiedzmy, taki początek, bo jeszcze o niej ściśle nie będziemy mówić, bo o tym przekazie będzie ewidentnie o wiele bardziej w rozdziale 11, kiedy będziemy mówili już o pasrze, czyli o tym wielkim wydarzeniu, które ma być tym punktem zwrotnym w historii Izraela. Po pasrze oni wyjdą. Natomiast tutaj na razie mamy plagi. Plagi jako integralny element wiary narodu wybranego, czyli pojmowane nie tylko jako wydarzenia historyczne, ale mówię jako pewien sposób działania Boga na przyszłość. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ten element wiary, że oto gdy my będziemy ciemiężeni, Bóg się za nami ujmie, to jest, bym powiedział, ta prawda, ta składowa wiary Izraela, która pozwalała im przeżyć największe czy najgorsze wydarzenia z własnej historii. A było tego rzeczywiście sporo, bo przecież to o tym będziemy czytali, prawda, w dalszych księgach. No, ta historia także po Biblii w tej współczesności też nie jest łatwa Izraela, prawda, w tych ostatnich 2000 lat. To nie tylko 2000 lat, my chociażby XX wiek, gdzie mimo wszystko wiara wielu Izraelitów załamała się. I zadali to pytanie, gdzie był nasz Bóg, kiedy był Auschwitz, nie? Dlaczego Bóg się za nami nie ujął? Przecież to jest jeden z fundamentów czy z komponentów wiary Izraela. Proszę Państwa, myślę, że nie dla nas tutaj jest odpowiadać za Pana Boga, to jest po pierwsze, a dwa, dawać odpowiedź Żydom, którzy wiedzą, co to jest cierpienie. Zwłaszcza my, pokolenie ludzi, którzy tego cierpienia nie doznali. Ja sobie nie roszczę prawa, by ani Pana Boga usprawiedliwić, ani tłumaczyć tego tym, którzy mają pierwsi prawo do tego, aby to tłumaczenie zyskać. Ja to tak trochę lubię brutalnie mówić, niech Bóg się tłumaczy sam. Ja myślę, że Pan Bóg znajdzie, czy znalazł jakiś sposób. I pytanie, czy oni to odczytali właściwie, to jest inna sprawa. Wiadomą jest rzeczą, że jednak mnóstwo ludzi po Auschwitz tę wiarę albo straciło, albo zrelatyzowało, ponieważ nie potrafiło znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg nas nie uratował, prawda? Trudny czas, trudne wydarzenie z historii Izraela, ale tak trochę brutalnie przerywam, żebyśmy już ten Auschwitz nie brnęli, bo to jest temat na dłuższą audycję pewnie. Zdecydowanie, natomiast ja jeszcze może powiem jedno końcowe zdanie, że taki mały czy apel, może ostrzeżenie dla nas, dla katolików. Nie wtrącajmy w to kwestię Pana Jezusa, bo to jest jednak szalenie skomplikowany temat, bo łatwo by było powiedzieć, nie uwierzyli w Syna Bożego, ukrzyżowali Syna Bożego, więc mają to, czego chcieli. To jest brzydkie. Nie wolno tak robić, ponieważ raz, że my nigdy nie mamy pewności, co robi Bóg, a czego nie robi, a dwa, atakujemy Pana Boga i ukazujemy Go jako Boga zemsty. To jest tak, absolutnie i jeszcze dodałbym to nie? Trzecie, o czym musimy zawsze pamiętać, że to jest zawsze, cały czas naród pierwszego, naród wybrania. Tak, to jest, to nie tak, jest tak, tak, że to tak, wybranie tak, mija. Tak. To wybranie jest cały czas. Ono jest oczywiście 11 rozdział, proszę Państwa, listu do Rzymian. Zachęcamy do lektury, bo tam wyraźnie pisze Paweł, że obietnice Boże są nieodwołalne i nawet jeżeli oni porzucają Pana Jezusa, nie wierzą w Niego, Bóg nie przestaje traktować Izraela jako narodu wybranego. I tego musimy być absolutnie świadomi, jeżeli chcemy, nie tylko by nasze relacje z Izraelem były poprawne, nie chodzi mi o państwo, ale Izraela jako społeczności
wierzącej, ale też i prawdy również naszej wiary, bo to jest też składnik naszej wiary. Wiara Izraela jest częścią wiary chrześcijańskiej, prawda? My ją ubogaciliśmy o ten, mówię, no element, o ten fundament Jezusa Chrystusa, czego oni nie przyjęli, natomiast wiara Starego Testamentu jest wiarą przejętą właśnie od Izraela, nie? Używając trochę terminologii prawnej, to jest takie przymierze zawarte na czas nieokreślony, a nie na czas określony. Tak, zdecydowanie, na czas nieokreślony. W kontekście umów o pracę też. Czyli mamy pierwszy element, tak? Ten pierwszy element, który rzeczywiście warto podkreślić, bo to jest to, co się nazywa tradycją przekazu wiary. Kościół to też dzisiaj ma, tylko nie czyni tego może, powiedzmy, rodzice dzieciom, chociaż bardzo tego chcemy pilnować. Mówimy o tym, że wiara rodzi się ze słuchania, tak? Tak, tak. Natomiast chodzi o bardziej, już u nas chodzi o ten przekaz Kościoła. Przekaz, którym zajmuje się Kościół poprzez swoich apostołów, teraz poprzez katechetów, poprzez kapłanów i tak dalej. To jest właśnie to. Przekazujcie z pokolenia na pokolenie. To jest pierwsze. Drugi element. On się znajduje w końcóweczce wersetu drugiego, czyli Bóg, który czyni... A znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Panem. O, to jest to. Bardzo ważne, żeby również Izraelici, bo Izraelici już to wiedzą, żeby Egipcjanie znowuż mieli kolejny dowód na to, kto tu rządzi w tym kraju. A więc Bóg ukazuje swoją wielkość poprzez to, co czyni. Ponieważ oni są ciągle uparci, to ów czyn wielkości Boga musi posiadać charakter karny. Natomiast nie zaprzecza to wcale faktowi, że Bóg ukazuje przede wszystkim swoją potęgę. Nie? Działania Boga trochę po prostu uwiarygadniają jego tutaj wielkość. Tak, wielkość. I możność czy konieczność panowania także nad ziemią Egiptu. Powiedzieliśmy tym słynnym psalmie 24, tam jest ich jeszcze o wiele więcej, które mówią wyraźnie, do Pana należy ziemia. Ziemia, czyli cała ziemia i wszystko, co ją napełnia. W tym również oczywiście wszyscy ludzie, nie? Wszystkie kraje. Teraz i trzeci element, czy to jest to pytanie, które pytanie, też... tak, czyli ciągłe żądanie zgody. Dokąd, że będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną. O, to jest lud mój, to. Aby mi służył. Tu już jest bardzo konkretnie też powiedziane ze strony Boga, na czym polega ta postawa Faraona, tak? Faraon przez tą swoją upartość po prostu upokarza się w jego oczach. To znaczy, właściwie Boga. Upokorzyć się nie chce, bo on ciągle myśli, że to on rządzi jeszcze tym krajem, nie? Widać więc, że te kary na Faraona posiadają nie tylko charakter apologetyczny wobec Żydów, ale przede wszystkim posiadają charakter prawdy wobec Faraona. Ty masz przez to wiedzieć, po pierwsze, że ty nie jesteś Bogiem, a dwa, że masz uznać jednak władzę moją nad sobą. To ma prowadzić do nawrócenia de facto serca Faraona w jakiś sposób. Tak, do samego, znaczy nie w sensie nawrócenia ściśle, jeżeli chodzi o wiarę, bo my nie znamy żadnego przypadku takiego, ale żeby nawrócenia postawy. Tak, ale jeżeli chodzi o zdecydowanie, tak, przynajmniej uznanie swojej tylko ludzkich możliwości przez Faraona. Ale ten Bóg ciągle szanuje tę wolną wolę Faraona, dopóki ty sam tego nie powiesz, to ja będę robił to, co do mnie należy, nie? No i potem jest zapowiedź tego, że to będzie plaga związana z szarańczą, czyli tak, lojalne ostrzeżenie, tak. Ostrzeżenie, co to będzie za kara, a więc jeżeli ostrzega, to od razu mu mówi, słuchaj, o szarańczy to ty wiesz, bo ta szarańcza przecież nawiedzała Egipt już wielokrotnie. I tak, ty to wiesz, nie jest, jakie jest nowa plaga, że tak powiem, dla Egiptu. Tak. To się po prostu zdarza, że ta szarańcza w takiej ogromnej ilości po prostu pojawia się w tym terenie. Natomiast jeżeli ma to być charakter karny, to będzie prawdopodobnie wyjątkowo żarłoczna i będzie jej wyjątkowo wiele. Mimo wszystko Faraon, który zna szarańczę i wie o tym, że ona nieraz pustoszy pola, musi jednak mieć świadomość, że jest to wydarzenie nadnaturalne. A więc z pewnością będzie to wydarzenie wyjątkowo srogie dla losu tychże upraw w Egipcie. Możemy powiedzieć. No i o tym rzeczywiście mówią właśnie kolejne wersety, które mówią właśnie, jak duża będzie ta szarańcza, że ona właściwie wykończy to wszystko, co zostało niewykończone poprzez poprzednie plagi, tak, czyli tak, przez grad. Tak. Odniesiemy się, wie pan co, tutaj zwłaszcza do wersetu 32. Czyli proszę państwa, rozdział 9:32, to może ja już odczytam to, że pszenica i orkisz nie pokładły się, bo są późniejsze, czyli grad ich nie zdołał, jak to może powiemy, zbombać po prostu. No jeszcze nie zeszło, a teraz już wszystko tak, ma ale teraz po prostu tak, szarańcze. To co, gdybyście chcieli powiedzieć, że owszem, pozostałe zboża zginęły, ale mamy jeszcze to, to Pan Bóg mówi, no nie, to tego też mieć nie będziecie, nie? Proszę państwa, przypomina się państwu tutaj coś, jedno bardzo nieładne zdanie Pana Jezusa, które doskonale może pasować paradoksalnie do tego, że kto ma,
temu będzie dodane. Dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. To, co będzie miał. Dlaczego? Bo jest uparty. Właśnie, bo jest uparty. Proszę zauważyć, że te prawdy działania Boga w Starym Testamencie, one nie zostały anulowane przez Pana Jezusa. To nie jest tylko Bóg Starego i Nowego Testamentu. To jest ciągle jeden Bóg, którego Jezus jest przedstawicielem tutaj na ziemi, nie? No więc mamy Jego wielkość, czyli, znaczy wielkość tejże plagi w wersecie 5 i wersecie 6. Może jeszcze zobaczymy na sekundę. O, bo to jest też o tej pladze cały czas. Napełni tak. Domy Twoje, domy wszystkich sług Twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Tak. No i potem już jest... Odwrócił się i wyszedł od Faraona. Czyli widzimy, że ten moment nadnaturalny tej plagi, to jest właśnie jej intensywność. Oni tego nie widzieli, bo w końcu widzieli, co to jest plaga szarańczy, ale nie widzieli w tak ogromnej wielkości, w tak ogromnej liczbie i nie widzieli być może właśnie takiej zaciętości tejże plagi. Zresztą plaga ta szarańczy stała się potem dla proroka, zwłaszcza Ezechiela i dla Apokalipsy, proszę Państwa, taką plagą, która... czy na kanwie, który zostały ułożone plagi czasów ostatecznych, o których zarówno wspomina prorok, jak też i Apokalipsa, że to będą straszni wysłannicy Boga, którzy będą karać, a ich żarłoczność jest podobna do szarańczy, nie? Ten wygląd, on jest tam troszeczkę zmutowany, jeżeli chodzi o zwłaszcza Apokalipsę, ale tam również będzie właśnie to żarłoczność szarańczy plus jej ogrom, bo wiadomo, kiedy szarańcza nadciąga, no to są miliony, miliony, myślę, że Państwo widzieliście niektóre programy przyrodnicze dotyczące zwłaszcza szarańczy, możecie sobie je wyszukać w internecie, zobaczcie to. Bardzo polecam, to od razu będziecie widzieć, co to jest ta plaga, tak generalnie, bo kiedy człowiek widzi, co ta szarańcza czyni, co ona po sobie pozostawia, tylko źdźbła, te ogigla, tylko jak to powiemy troszkę po poznańsku, te pozostałości, to zdecydowanie możemy wiedzieć, jaka naprawdę ciężka była ta plaga, nie? I teraz mamy taki ciekawy dialog, tak, dokładnie, tak. Tu się zaczyna, bo wcześniej to tak naprawdę dopiero po realizacji plagi mieliśmy przede wszystkim te dialogi, które a tutaj Faraon zacznie coś działać już przed plagą, można to powiedzieć. To nie tyle Faraon, proszę zobaczyć, kto? Słudzy jego. Czyli zaczynają się pęknięcia w obozie Faraona. Tutaj lud po prostu zaczyna reagować, że coś się dzieje nie tak i próbują ingerować u Faraona. I to nie, ale to nie tylko. Proszę zobaczyć, w którym kierunku to idzie. Odstąp od tego, bo ty zniszczysz uporem swój kraj. Chodzi już o to, że nie tylko Bóg mu to pokazuje, jego właśnie słudzy to czynią. A więc on zostaje sam. De facto zostaje sam, czyli teraz, kiedy już od tej pory będzie podejmował decyzję, to podejmuje decyzję absolutnie arbitralnie, bo ci już go wspierać nie będą, bo oni już widzą. Proszę zobaczyć, jakie to jest ładnie pokazane, że o wiele mądrzejsi okazują się ci, którzy stoją niżej, niż ci, którzy stoją wysoko, prawda? Ten upór, ta zatwardziałość Faraona czyni go zupełnie po prostu głupim. Bo to już jest głupota, żeby trwać w uporze swoim, mimo tego wszystkiego, co spotkało kraj. No bo to tylko głupiec może stwierdzić, że nie będzie sobie brał do serca tego, co go spotyka, prawda? A więc musiał być tak zaślepiony własną pychą, czy własną wielkością, tą decyzją, że on się uginać nie będzie, bo to on tutaj jest Bogiem, on jest krajem, znaczy krajem, on jest rządcą tego kraju w imieniu świata bogów, że cokolwiek się z tym krajem stanie, on zupełnie nie przeraża się tym. Ja tu zawsze mówię, w tym momencie jest on takim dobrym prototypem po prostu kogo? No, Hitlera. Dokończyć, wykończyć własny kraj w imię takiej opętanej ideologii, która nie liczy się z żadnym kosztem. Zniszczyć zupełnie, zniszczyć swoich obywateli, zniszczyć własną ziemię, ale do końca wytrwać. I potem co? No, jak to powiemy w gniewie, udało mu się jeszcze popełnić samobójstwo i nie został osądzony, nie? Także, jest to ten typ postawy, który nigdy nie liczy się. To samo, proszę Państwa, przecież mamy teraz, jak to odkrywa historia z wielkim chińskim Mao Tse-tungiem przecież, nie? Tak, rzeczywiście historia tutaj się powtarza w tych wszystkich sytuacjach. Oczywiście. Ale i to, proszę Państwa, wszystko przy tym dramatycznym, można powiedzieć, że werset 7. A słudzy Faraona rzekli do niego, jak długo jeszcze będzie ten dla nas nieszczęście. Mm-hmm. Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt?
Tak. Czy nie rozumiesz, że gnie Egipt? Mocne pytanie. Tak, oczywiście, mocne. No, natomiast ciekawe jest też pierwsze to pytanie. Jak długo on jeszcze będzie dla nas nieszczęściem? Proszę zauważyć, że nie powiedzieli do Faraona, jak długo ty jeszcze będziesz dla nas nieszczęściem. Chodzi oczywiście o Mojżesza. O Mojżesza, tak. No więc boją się może Faraonowi powiedzieć wprost, że to jest twoja wina, tylko powiedzieli ustąp mu, bo on jest temu winien. No więc być może szukają pewnego sposobu dojścia do Faraona, żeby wyszedł z twarzą. Ponieważ wycofuję się dla dobra kraju, żebyś ty się odsunął z twoimi plagami. Nie? To jest takie właśnie pewna taka próba tłumaczenia, że ja nie jestem winien, ale ustępuję, bo niby dobro mojego kraju leży mi na sercu. Nie? Proszę Państwa, to jest najlepszy przykład tego, że i w tamtych czasach już polityka właściwie miała znaczenie, bo to jest, ten werset jest bardzo polityczny. To jest polityka wewnętrzna w tym momencie kraju. Z tym, że nie kraju. Mamy nawet do czynienia właśnie, bo to jest to, oni mieli trudniej, nie mamy do czynienia z władzą wybraną demokratycznie, którą można zrzucić. To jest władza typowo autorytarna, to jest władza monarchiczna. Znaczy zrzucić ją też można, tylko innymi metodami po prostu. Zupełnie. Co też Biblia pokazuje w wielu momentach, że... Tak, bunty się zdarzały, ale to jeszcze nie są te czasy. Nie? Faraon jest po prostu Bogiem. To proszę Państwa, na chwilę zostawiamy Faraona i z muzyką będziemy teraz czekali na kolejną część dzisiejszej audycji. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Rozmawiamy o plagach egipskich, o pladze związanej z szarańczą teraz przede wszystkim, tak, o rozmowie ciągu, też. Tak. Na razie Faraona też z jego sługami, którzy tutaj próbują ratować Egipt. No i niestety nie uda im się, bo ten Faraon jest już tutaj władcą totalitarnym, autorytarnym i on po prostu nie liczy się ze zdaniem swojego ludu. Tak. I teraz proszę zobaczyć, zaczynają się negocjacje. Faraon jest mimo wszystko złamany, bo widzi, co mu zagraża. On wie, czym jest szarańcza i to jeszcze w tak ogromnej skali, jaką zapowiedział mu Mojżesz. Natomiast chce coś jeszcze ugrać dla siebie, próbuje działać to znaczy już z własnej pychy jeszcze. Tak. Próbuje działać już przed tą plagą, to ja może przeczytam werset 8 teraz. Proszę bardzo. Zawołano Mojżesza i Arona na powrót do Faraona, a ten rzekł do nich: idźcie, oddajcie cześć Panu Bogu waszemu, którzy to mają iść. Zadaje pytanie oczywiście. Na końcu pyta, kto ma pójść, ale już w tym momencie pada tak naprawdę decyzja. To jest to, na czym zależy Izraelitom, prawda, że chcą pójść, oddać pokłon, przynajmniej teoretycznie. Proszę się nie dać nabrać. To nie jest oczywiście, jeszcze, że to nie jest jeszcze wola pełna. Ewidencja. Ja raczej mówię tutaj, na czym polega teoretycznie postawa Faraona. To jest pewna próba wyjścia z kłopotliwej sytuacji, że niby wyrażę zgodę, ale nie będzie tak, jak ty chcesz. Ja też chcę jeszcze coś z tego ugrać. Zwłaszcza, że gdzieś tam w tle wiem, że bunt na moim własnym pokładzie już też jest wśród moich ludzi. Sytuacja się pogarsza, tak. Natomiast rozpoczyna się to, co my nazywamy po prostu negocjacjami i strona Faraona, właściwie de facto on sam, ale myślę, że wsparty sługami, zaczyna szukać tego, co dzisiaj nazywamy kompromisem. Wprawdzie pozwolę wam, ale na moich warunkach. To jest jego propozycja. Dlatego pada pytanie, którzy to mają iść? Kto mają, tak. I to jest ten moment ewidentnie negocjacyjny, bo Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem, pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana. Mówiąc najprościej, Izrael chce wyjść w całości. W całości, oczywiście, to jest tak, jak zapowiedział Bóg. Czyli ze strony Mojżesza nie ma żadnych negocjacji. Nie ma. Nie będzie zgody z dwóch powodów. Pierwszy to jest typowy powód polityczny. Mojżesz nie jest głupi. On doskonale wie, że Faraon zaczyna się łamać. I dlatego postawa takiego żądania musi być postawą wzmocnienia. Bo uda się ugrać jeszcze coś tam. Ale co jest o wiele ważniejsze, to fakt, że Mojżesz nie może zmienić woli Boga. Bóg chce, aby wyszedł nie tylko cały naród, ale cały jego dobytek. I mówimy, dlaczego Bóg tego pragnie. Otóż wyjście z całym dobytkiem plus jeszcze z owym złotem, które mają im dać Egipcjanie... Pozwoli potem Izraelitom rozpocząć nowe życie. To nie tylko, ale to jest de facto zapłata za 400 lat niewoli. My wyjdziemy z tym wszystkim, czego się dorobiliśmy, bo my dla was pracowaliśmy, właściwie na was pracowaliśmy. I to jest zasada sprawiedliwości, żebyśmy poszli nie tylko my, ale żebyśmy poszli również z tym, do czego mamy prawo. Jest jeszcze element trzeci, o którym nie możemy zapomnieć. Faraon chce puścić ich. Jeżeli jednak bez bydła, no to co? Oni zginą w drodze. Czym się będą żywić? I dlatego on wie, że oni wtedy grzecznie wrócą, bo puści ich na te 3 dni drogi, które chcieli,
pójdą tam, oddadzą pokłon, ale nagle zabraknie jedzenia, zabraknie wody, zabraknie tego, w co się mogą zaopatrzyć, staną się głodni, no więc grzecznie wrócą, prawda? Faraon ma też w tym swoją myśl. Po prostu oczywiste. Teoretycznie pozwolić im, ale żeby jak najwięcej zostawić takich momentów, przez które oni będą musieli wrócić. Tak. Próbuje się zabezpieczyć. Dziewiątka, tak. Dlatego dziewiątka, ten werset mówi nam, Mojżesz myśli tutaj perspektywicznie. My musimy zabrać wszystko. Po prostu po to również, żeby przeżyć. Ale mówię po drugie, generalnie, my do tego mamy prawo, bo tego dorobiliśmy się, pracując na was. I mamy kolejny werset. Dziesiąty, jedenasty właściwie razem przeczytam, bo one są odpowiedzią Faraona. Odpowiedział im, niech pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasze wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze zamierzenia. Nie tak. Idźcie sami, mężczyźni, oddajcie cześć panu, jak tegoście się domagali. Nie chcę wypuścić wszystkich, chcę wypuścić tylko mężczyzn. Tak, generalnie biorąc, oczywiście chcę podzielić lud. Chcę podzielić lud. Z drugiej strony chcę im niby wykazać, że złe ich są intencje, bo oni chcą go po prostu opuścić, do czego w jego przekonaniu ciągle nie mają prawa. Po drugie, ta zgoda niby ma być przez nich odczytana jako akt jego dobrodziejstwa, więc oni nie powinni go opuszczać na stałe. I stąd też on im od razu zarzuca, że ich intencje są tutaj złe. Ale on się na nie godzi, bo jest panem łaskawym. Nie? Tak, on tu próbuje właśnie trochę odwrócić sytuację, tak, pokazać się, siebie, swoją postać jako osobę dobrą w tej sytuacji. Wspaniałomyślną, tak? Natomiast ich chce ukazać jako ludzi złych. Nie? I przy okazji oczywiście usprawiedliwić tę decyzję. Pójdą sami mężczyźni. I to jest oczywiście nie do zaakceptowania. Jeżeli pójdą mężczyźni, a kobiety i dzieci zostaną w domu, no to proszę państwa, no to kompletnie mija się z celem tego typu sprawa. Po pierwsze dlatego, że sami mężczyźni to jest lud niepełny, a po drugie oczywiście wrócą, no bo kto pójdzie bez żony i dzieci, bez żony no, a po i trzecie dzieci, właściwie prawda? To też tak myślę, że pomiędzy wersami można wyczytać, że te dzieci i żony, jak będą sami w Egipcie, oni będą w ogromnym niebezpieczeństwie. Tak, oni będą też ze strachu, będą się o wiele bardziej im poddawać, przecież oni będą nad nimi panować. Pewnie, że ucieknie najlepsza siła robocza w kraju, ucieknie, w sensie odejdzie tam, ale jeżeli chodzi o te trzy dni, czy jakikolwiek czas oni byli na pustyni, Egipt to przeżyje, bo oni na pewno wrócą, bo faraon chce mieć gwarancję po prostu tę najważniejszą, że oni wrócą tutaj z powrotem, nie? I dlatego godzi się samych mężczyzn. Mężczyźni to był też główny element kultyczny, sprawowania kultu. To oni oddawali pierwsi cześć Bogu, nie? W każdym narodzie, również w religiach pogańskich. Mężczyźni są elementem wiodącym, jak to w ogóle w starożytnym świecie. Mężczyźni biorą udział bardziej w życiu społeczno-religijnym każdego narodu. Dlatego to wypuszczenie mężczyzn nas nie dziwi. Natomiast ewidentnie dziwi, że oni mają iść sami. No faraon ma wyraźny cel tutaj, żeby absolutnie nie wypuścić ich już na stałe. Nie? Oczywiście jest to warunek nie do zaakceptowania przez Izraelitów, dlatego można powiedzieć, że te negocjacje kończą się fiaskiem, kończą się po prostu pewnym zerwaniem i o tym mówi końcówka wersetu 11, której jeszcze nie przeczytałem, i wypędzono ich sprzed oblicza Faraona. Faraona, tak, bo to było na razie jego ostatnie zdanie. Można się domyślać, że Mojżesz powiedział, nie mój drogi, puścisz nas albo wszystkich, albo zostajemy tutaj. A jeżeli zostajemy tutaj, no to teraz będziesz czekał, co odpowie Bóg. Faraon też stał przed, powiem, takim dramatycznym wyborem. Teraz co będzie dla niego ważniejszym dobrem? Albo utrzymać na poziomie własną pychę i swój image jako pana Egiptu, czyli tak de facto no to pyszne wznoszenie się nad całą ziemią, czy zgodzić się na klęskę, którą Bóg... No i niestety wybrał klęskę. Znowuż jego pycha po prostu przeważyła nad tym, co jest prawdziwym dobrem Egiptu po prostu, żeby oszczędzić krajowi kolejnej plagi. No i w konsekwencji oczywiście następuje realizacja tej plagi, czyli pojawia się szarańcze. To jest kolejnych kilka wersetów. Pewnie nie będziemy dokładnie czytali, jak to wygląda. Nie, ale... bo tu mamy akurat ten ładny opis ten fizyczny, jak to się zaczęło dziać. Tak? To jest taki opis bardzo, bardzo plastyczny też można powiedzieć, bo pokazuje, że ta szarańcza rzeczywiście była wszędzie. Jest taki fragment w wersecie 13. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańcze. To też takie nawiązanie, bo znalazłem fragment w Księdze Rodzajów w 41. rozdziale i tam jest 6. werset, jak mamy historię o kłosach, prawda? A oto po nich wyrosło 7 kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. Wschodnim, tak. I tu wiatr wschodni działa, więc to jest wiatr pustynny, taki klasyczny wiatr
pustynny, który zawsze sprowadza ogromną suszę. To są temperatury i susze, nie? No i w tym momencie, że wiatr zachodni to był bardziej wiatr od Morza Śródziemnego w tym momencie i ten przynosił nieco wilgoci. Ten wiatr tutaj... Ten wiatr zachodni potem zresztą będzie tym dzięki wiatru... Wiatrowi zachodniemu potem nastąpi cofnięcie się tej plagi, prawda? Więc... Cofnięcie, tak, tak, tak. Natomiast wiatrem wschodnim również Bóg się posłuży, żeby wysuszyć wody Morza Czerwonego, prawda? Bo to jest wiatr, który wieje de facto z nad Półwyspu Arabskiego, czyli jest to wiatr suchy i bardzo gorący. Bo Morze Czerwone, jak Państwo pamiętacie, na mapach jest bardzo wąskie, ono jest głębokie, ale jest wąskie. To jest wąskie, ono nie jest w stanie niejako, w cudzysłowie trochę powiem, skroplić tego wiatru. Ten wiatr ciągle wieje. Poza tym wielkie burze piaskowe, które powstają i tak dalej. To jest właśnie kwestia głównie wiatru wschodniego. I oni już to w starożytności wiedzieli. Kiedy wieje wschodni wiatr, będzie gorąco, sucho, będzie wręcz upalnie. No i w tym momencie nie mamy niczego dobrego, nie? Ale co jest tutaj ważne? Autor tego nie zapomniał umieścić, że Bóg posługuje się przyrodą, nie tylko szarańczą, ale również wiatrem. To on nagna ją, prawda? Bo my wiemy, że szarańcza nie potrafi daleko latać. Ona się odbija od ziemi, nieco dalej skacze niż pasi konik, bo ona ma skrzydła. Ona potrafi trochę latać, ale to nie są wielkie odległości. I dlatego potrzeba, żeby ten wiatr tam ją porządnie napchał, po to, żeby ona mogła zdecydowanie zrobić swoje, czyli być tutaj w tej pladze pierwszorzędnym wykonawcą woli Bożej, nie? No tak. Ten 15 ona werset, jest wszędzie skutki, i pokryła, nie? Powierzchnię całej ziemi, ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. Szarańcza pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. Oczywiście. Można powiedzieć, że jedna wielka katastrofa. Katastrofa, tak. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z pewną przesadnią literacką. No w końcu lud umarłby z głodu tutaj, nie? To, co że zżarła wszystko, to jest właśnie takie literackie ukazanie ogromu całej plagi, nie? No my nie możemy tutaj od razu mówić, że dosłownie wszystko zjadła, no bo jednak rzeczywiście nie wiem, czy faraon zdążyłby już wydać szybko tę zgodę, aczkolwiek od wersetu 16, co mamy, proszę zobaczyć, nie? No właśnie kolejną reakcję faraona. Tak. Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Arona i rzekł: zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. Tak, to jest przyznanie się bodajże po raz pierwszy do winy. Proszę zauważyć, on mówi: zgrzeszyłem przeciwko Panu. Czym? On wie już. Zgrzeszyłem pychą, zgrzeszyłem uporem, zgrzeszyłem moim głupim myśleniem, czyli zgrzeszyłem tym, że ciągle chcę ciemiężyć lud Pana, za którym Pan się już od jakiegoś dłuższego czasu ujmuje. No, tak przypomnę, tylko w poprzednim już rozdziale mieliśmy: zgrzeszyłem, tym razem Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy winni. To już, że... Świetnie, tak. I dobrze, że Pan przypomniał. Nie wiem, który to jest werset. To jest werset... Chyba w rozdziale 9 bodajże, nie? Werset 27. A, świetnie. Proszę Państwa, mają owe zgrzeszenia, ja to tak powiem w cudzysłowie trochę, owo przyznanie się do winy faraona jednak pewną słabość. Proszę zauważyć, że przyznaje się do winy nie dlatego, że żałuje, tylko dlatego, że został ukarany. Prawda? Czyli mamy tutaj taki moment refleksji nad własnym postępowaniem, ale powodowany nie tyle prawdą, czy to o wielkości Boga, czy prawdą o własnej winie, ale po prostu zmuszony okolicznościami. Proszę zauważyć, że nie jest to w sumie element zupełnie zły. W przypowieści o tym, którego nazywamy miłosiernym, nie, przepraszam, tak, o miłosiernym ojcu, tak, czyli o tym tak zwanym synu marnotrawnym. Proszę zobaczyć, kiedy on powiedział: wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu to, to, to i to, że zgrzeszyłem przeciwko niemu. Wtedy, kiedy zaczął żreć świńskie żarcie, prawda? Czyli wtedy, kiedy posłał go tam do tych świń, żeby on je pasał, to wtedy zobaczy, mówi: iluż to najemników mojego ojca ma lepiej niż ja, jego syn. A więc warunki zmusiły go do tego, żeby zreflektował swoje postępowanie. Tutaj też warunki zmuszają. Nie jest to idealne oczywiście, bo najpiękniejszym motywem żalu człowieka za swoje postępowanie jest miłość do Boga. To znaczy: żałuję i przepraszam, bo wiem, że ty cierpisz, Boże, że ty jesteś smutny, że ty zostałeś obrażony i że ja nie miałem do tego prawa, bo ty jesteś dla mnie dobry. To jest ten najpiękniejszy motyw miłości Boga, że ja żałuję dlatego, że kocham Boga i ta miłość moja przejawia się w żalu, że on jest smutny.
To jest piękne, bo jeżeli państwo doskonale widzicie, kiedy zdarzy wam się pokłócić z najbliższymi, to kiedy żałujecie? Kiedy widzicie na przykład łzy albo smutek na obliczu tych, których kochacie, to wtedy żałujecie za to, bo widzicie, wtedy się odzywa właśnie to, przecież to jest tak droga dla mnie osoba, ja ją kocham i zdążyłem ją obrazić. I to jest to samo, co my robimy w relacji do miłości Boga. Kościół nas tak pięknie uczy, że właśnie najpiękniejszy jest żal z miłości do Boga. Tutaj ten żal rzeczywiście jest uwarunkowany jednak tą sytuacją. On jest wymuszony, tak, on jest wymuszony sytuacją, dlatego nie będzie to żal doskonały, ale powiedzieliśmy sobie właśnie w tej przypowieści o synu marnotrawnym, że Bóg dopuszcza to. Ten żal tak zwany niedoskonały, powodowany warunkami, czyli konsekwencjami własnej głupoty, konsekwencjami własnego grzechu, wracam do Boga, bo bez Niego jest mi źle. Nie jest to, mówię, doskonałe, ale to już jest pierwszy element tego, co nazywa się prawdziwym powrotem człowieka do Boga. No Faraon niestety dalej nie poszedł. Dokładnie, a teraz proszę przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana Boga waszego, bo usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć. I wyszedł Mojżesz od Faraona i prosił Pana. Tak. Faraon też ma świadomość tego, że on nie może samemu poprosić, tylko to Mojżesz musi być cały czas pośrednikiem, bo to jest jednak Pan Izraelitów, co oznacza jedno, że mimo wszystko Faraon cały czas nie uznaje Boga jako Boga wszystkich. Boga, prawda? Tak, a z drugiej strony mówi, skoro na wyciągnięcie ręki tego i tego dzieje się taki cud, czy taka plaga, to znaczy, że on ma u Boga poważanie. Paradoks. Czyli Bóg posługuje się Mojżeszem. I co? Proście za mnie. To jest kwestia wstawiennictwa. Wstawcie się za mną. Natomiast prosi o co? Proszę zobaczyć. By usunął ode mnie tę śmierć. Co to znaczy? Ukorzę się, byleś tylko usunął. To nie jest właśnie powrót do Boga, bo on nie przeprasza Boga dlatego, że żałuje, tylko mówi wyraźnie, ci się dadzą nabrać, to może Bóg też się da nabrać na to. To nie jest u niego szczere. To jest tylko stwierdzone strachem po prostu. No, patrzy, co się stało. Usuńcie to ode mnie, a ja w zamian za to, znaczy no nie, może nie w zamian za to, wy w zamian za to usuńcie ode mnie, bo ja żałuję. Proszę zobaczyć, czym to się szybciuteńko skończy zaraz, nie? Kiedy Mojżesz prosił, tak jak wszystkie pozostałe plagi, tak, można powiedzieć. Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczy i wrzucił ją do Morza Czerwonego. Ta. W całej ziemi egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie. Tak. Ale Pan uczynił upartym serce Faraona i nie wypuścił on Izraelitów. Tak. No właśnie, czyli jego serce z powrotem stało się takie, czyli widać, że to nawrócenie było pozorowane. Myślę, że gdybyśmy się tak trochę wcielili w niego, to byśmy pomyśleli, ale głupi Mojżesz, uwierzył mi w to, nie? Po prostu szarańcza zginęła, był spokój, a on dalej zrobił swoje. No i cofamy oczywiście wszystkie decyzje, po prostu nadal ciemiężymy Izraelitów. Z powrotem nieuczciwy, proszę zobaczyć, że tak ładnie autor to zaznaczył, że w całej ziemi egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie, czyli Bóg na prośbę Mojżesza wykonał swoją część, w cudzysłowie, trochę tego układu, prawda? Ten niby żałuje, prosi o to, Bóg prośbę spełnia. Skoro Bóg prośbę spełnia, to teraz powinna być z kolei odpowiedź. Dobrze, zgadzam się, idźcie. Idźcie dlatego, że Bóg okazał mi swoją dobroć. Oczywiście okazał się kłamcą. To jest ten typ człowieka, który rzeczywiście, gdy zmieniają się warunki, cofa swoje obietnice. Z tego typu postępowaniem też będziemy mieli, ja proszę Państwa, kiedy teraz właśnie opracowuję troszkę pierwszą księgę machabejską, macie dokładnie ten sam styl. Kiedy królowie seleuccy poczuli się słabi, prosili Żydów o pomoc, naprzyrzekali ile tylko mogli. Nie? A potem się autor jednym zdaniem, też tylko krótko pisze, że taki i taki król złamał swoje obietnice i był jeszcze gorszy niż poprzednio, nie? Czyli zaczął Żydów dusić z powrotem. Nie? Także jest to też może pewien paradygmat działania królów pogańskich, którzy z definicji dla Żydów nie mają być godni zaufania, z definicji. Właśnie błąd nieraz Żydów polega na tym, czy Izraelitów, może tak to biblijnie bardziej nazwę, polegał na tym, że oni o wiele częściej i bardziej zawierzali królom pogańskim niż własnemu Bogu. I w tym momencie właśnie odcierpieli fakt nieuczciwości tych, w których pokładali nadzieję. To dlatego mamy też niektóre psalmy właśnie nawołujące do tego, że nie pokładajcie ufności w człowieku, ale tylko w Panu Bogu, ponieważ On jest jedyny, który tej ufności wam nie zawiedzie. Nie? To jest tak, proszę Państwa, że zostało nam już tylko kilka rzeczywiście dosłownie minutek, więc pewnie nie zdążymy już omówić końcówki tego rozdziału.
No ale właśnie, przed nami jest przedostatnia plaga, a ostatnia bardzo można powiedzieć z tej serii takiej tutaj mocno przyrodniczych, plaga ciemności. I zaraz po tej pladze nastąpi noc paschalna, czyli ta ostatnia plaga, więc jak się przygotować do tego najbliższego spotkania? Proszę Państwa, ja myślę, że ja nie wiem, czy my zdążymy w ciągu jednego spotkania omówić to, co tutaj jest tak ładnie nazywane nocą paschalną. I gdybyśmy jednak doszli i rozpoczniemy ostatnią plagę, którą będzie śmierć pierworodnych, to przeczytajcie Państwo mimo wszystko śmierć pierworodnych i spróbujcie znaleźć pewne różnice. One są niesamowicie ważne. W opisie ostatniej plagi, dlaczego? Dlatego, że przypominacie sobie, kiedy rozpoczęliśmy mówić o plagach, to ja Wam tam nadałem, że śmierć pierworodnych prawdopodobnie nie jest zaliczana przez autora do systemu plag. Tylko tą pierwszą plagą to był ów wąż, który ten wąż Aarona, który pożarł te węże egipskie. Także niektórzy badacze przesunęli o plagę, te plagi o jedną w przód. Tak, żeby powiedzieć wyraźnie, że ta śmierć pierworodnych w Egipcie z pewnych względów nie powinna być zaliczona do z systemu 10 plag. I jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek maleńkie trudności, wynotujcie sobie cokolwiek Wam przyjdzie z tej lektury, a my to spróbujemy potem sobie uporządkować już w trakcie programu, bo to będzie bardzo, bardzo ciekawy element opisu biblijnego, właśnie sposób przedstawienia tej ostatniej plagi. Tym bardziej, że zobaczycie, kiedy zaczniecie czytać rozdział 11, potem 12, ona się pojawia w zupełnie innym kontekście. Czasowym czy sytuacyjnym, tak to może lepiej nazwę, niżli te plagi, o których mówiliśmy teraz. Nie? Proszę Państwa, cały czas też miejmy na uwadze jedno, że wchodzimy właściwie w tekst, który jest tekstem krucjalnym dla całego narodu żydowskiego. Założycielski wręcz. To jest tekst najważniejszy, to jest tekst związany ze świętami Paschy. Tak. I to jest także tekst, który jest mocno związany z naszymi świętami Zmartwychwstania Pańskiego, o których też mówimy jako o Pasrze, więc to nie jest tutaj przypadek, więc pewnie dużo nawiązań będzie do tych też naszych świąt paschalnych do tych wydarzeń. Zresztą tutaj wiele wydarzeń jest bardzo analogicznych, jak tak prześledzimy pewnych elementów. No, tak chciał Pan Jezus wręcz ustawić, nie? Żeby wszystkie elementy żydowskiej Paschy były obecne również w tej Pasrze, którą On będzie podejmował po raz ostatni przed swoją tego też majką, będziemy nie? szukać, myślę. Tak. O, zdecydowanie. Myślę, że tu już wykażemy się z dobrą inicjatywą. Dlatego jeżeli ktoś bardzo chce tak podejść ambitnie do zajęć naszych tutaj, to oprócz tej księgi wyjścia, to zachęcam też do przeczytania czterech opisów pasji w Ewangeliach poszczególnych. I gdybyście chcieli Państwo znaleźć pewne elementy wspólne, a gdy Wam starczy sił, również elementy pewne rozbieżne, bo to wyraźnie też będzie pokazane, to no to szukajcie, to będzie dla Was bardzo ciekawe odkrycie. Czyli dzisiaj zadanie domowe obowiązkowe, plus zadanie domowe dla chętnych. Tak. Proszę bardzo. To proszę za bardzo. Dzisiejsze już spotkanie dziękuję. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Pichocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.